Hi, hello. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj parę słów o czasie Future Continuous. Przyjrzymy się, jak wygląda budowa tego czasu, jakie są zastosowania i oczywiście mam dla Was test na końcu. Zacznijmy od budowy. Żeby zbudować ten czas, potrzebujemy kilku elementów. Będzie tam czasownik will, czasownik be i czasownik z cyfrą in. I will be flying, she will be swimming. To będą zdania twierdzące. Żeby stworzyć pytanie, należy will przeciągnąć pod podmiot. Można powiedzieć wtedy na przykład will they be skating? Will you be dancing? Natomiast przeczenia tworzymy przez dodanie not do will i mówimy na przykład she will not be waiting. We won't be sleeping. Zastosowania tego czasu na przykład opisywanie czynności, które będziemy wykonywać w jakimś określonym czasie w przyszłości, czyli będziemy w trakcie wykonywania tych czynności. Where will you be working in 10 years time? Możemy też użyć tego czasu, jeżeli odnosimy się do pewnej rutyny, którą będziemy wykonywać, do jakichś rutynowych działań. I will be meeting my grandparents tomorrow. Zakładając, że jutro jest piątek, tak jak w każdy piątek, będę jutro odwiedzała dziadkę. And the last one. I ostatnie nasze zastosowanie to pytanie, i to są zawsze zdania pytające, pytanie o czyjeś plany, ale tak naprawdę mamy tam ukrytą intencję, ponieważ chcemy, żeby ta osoba przy okazji oddała nam jakąś usługę. Will you be driving to the bank this afternoon? Can you give me a lift? OK, ready for the test? So let's have a look. W naszym pierwszym zadaniu testowym należy dopasować zastosowania zdań. Let's check. We will be driving to the capital this time next week. To zdanie to opis czynności, która będzie w trakcie trwania, w trakcie wykonywania w odpowiednim, w jakimś konkretnym momencie w przyszłości. Czyli dokładnie o tej samej godzinie, ale w przyszłym tygodniu będę jechała do stolicy. Will Barbara be staying with you this Christmas? To zdanie to grzeczne pytanie o czyjeś plany. Być może mamy jakąś ukrytą intencję, na przykład chcemy przekazać prezent Barbarze. I will be learning English tomorrow. To zdanie, mam nadzieję, że ktoś z Was będzie mógł to powiedzieć o sobie. To jest czynność, która jest rezultatem rutyny, czy będzie rezultatem rutyny. Będę się uczyć angielskiego jutro. A mam nadzieję, że to zdanie pasuje do kogoś z Was. I kolejne nasze zadanie to wpisywanie czasowników właśnie w czasie Future Continuous. Pierwsze będzie zdanie twierdzące. I will be seeing Jessica this afternoon. The second one. Drugie jest zbudowane z dwóch części. Pierwszą częścią będzie forma przecząca. This time next month she won't be lying on the beach. I kontynuacja jako twierdzenie. She will be revising maths for her final exams. Proszę zwrócić uwagę też na czasownik lie. Jeżeli dodajemy do niego końcówkę in, to wymieniamy ie na y przed dodaniem końcówki. I ostatnie, które zapewne ma ukrytą jakąś intencję. Excuse me, Martha, will you be going to the school library during the break? Okay, I hope you enjoyed it. Thanks for watching and bye-bye.